Kaja, nasza dobra wróżka, no bez twojego ogłoszenia światu chwytaj dzień, to w ogóle sobie nie wyobrażamy już Twista. Ale to wiesz, ja bym sobie nie wymarzyła tego nawet. To po prostu stało się za sprawą Kasi z Wodeckiej Stabs i to zrobiło mi cały rok w ogóle. Nie, autentycznie, nigdy bym nie sądziła, że przypadnie mi w udziele taka fajna sprawa jak piosenka z nagranym już głosem Zbyszka. Piosenka, która gdzieś podsumowuje też Zbyszka energię, Zbyszka głód życia. Tak, carpe diem, chwytaj dzień, to jest, wydaje mi się, kwintesencja jego energii. Ale ty masz w ogóle niezwykle dwie tutaj, podczas tegorocznej edycji, emocjonalne piosenki. Bardzo. Bo na paluszkach to jest, ja tak sobie myślę, że to o nim jest. Absolutnie o nim, ale też i o mnie trochę, bo ja już dawno chciałam napisać piosenkę o tym, o czym myślę bardzo często. Ja jestem skorpion, więc mnie fascynują rzeczy ciemne, nieznane. Fascynują i przerażają zarazem. Śmierć, odchodzenie, ta zagadka, czy coś się dzieje dalej, co zostaje po nas. Czy wiele razy przecież odchodzili moi przyjaciele i jechałam na pogrzeb i patrzyłam na świat z takiej perspektywy, zaraz, ich świat się zatrzymał, a tutaj pędzą, młodzi ludzie jedzą hot dogi, pędzą taksówki, jak to jest? A później przypomniałam sobie ten piękny wiersz Papikowskiej Jasnorzeskiej, nie, Poświatowskiej, to jest Poświatowska chyba, tak? Poświatowska umierała na serce, tak, i to ona napisała właśnie to coś. Ten piękny zlepek słów i myśli, który recytuję na początku, kiedy wiedziała, że ma policzone dni, będąc bardzo młodą osobą, i zadawała właśnie dokładnie takie pytanie, jak ja zadaję, czy ten świat troszeczkę umrze, czy troszeczkę się zmieni, czy coś zmieni jej odejście. I pomyślałam sobie, że właśnie my, artyści, ci, którzy pracują tym gardłem, przekazują ludziom pewne emocje, pewne ważne przekazy, bo ja na przykład zawsze staram się o czymś śpiewać. Czy coś zmieniamy naszą obecnością w życiu naszych odbiorców i czy coś zmieniamy, kiedy się po prostu rozpływamy w powietrzu? A ponieważ bardzo przeżyłam śmierć Zbyszka, uważam, że akurat to jest najlepszy czas na to, żeby właśnie wcielić ten mój pomysł w życie i napisać o tym piosenkę. Nie było łatwo, bo bardzo mało sylab, a chciałam zawrzeć całą głębię tego zjawiska, ale generalnie, finalnie jestem bardzo zadowolona z tego tekstu. No i nie ukrywam, że dzisiaj na próbie, kiedy go śpiewałam, pod koniec się rozkleiłam kompletnie i praktycznie nie mogłam dokończyć tej piosenki. Zawsze się boję takich reakcji na koncercie, bo chociaż jestem osobą, która ma w nosie w sumie to, co ludzie myślą sobie, to niemniej jednak nie chciałabym jakoś dramatyzować za bardzo na scenie, ale jednak to jest bardzo naturalne. To jest bardzo naturalne. A druga piosenka to jest właśnie Chwytaj dzień. I cieszę się, że najpierw śpiewam o tej śmierci, o tym odejściu, a potem mam szansę odbudować tą energię piosenką bardzo pozytywną. I właśnie mówiącą o akceptacji każdej zmiany w życiu, każdego etapu, również tego, że śmierć jest częścią życia. I cóż, klaruj wina swe. Dziękujemy ci, nasza wróżko. Mam nadzieję, że dobra. Dziękuję, kochana. Dziękuję bardzo.